Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, będę Was teraz bombardować filmikami, bo chcę, żebyście jak najwięcej korzystali z Thermomixa. Może teraz będziecie mieć wolne w czasie świąt, między świętami a Sylwestrem. Może zechcecie mnie oglądać, może Was zainspiruje. I teraz tak, trochę robię dania takie na co dzień, może skorzystacie też w czasie, na święta coś zainspiruje Was. Ale dzisiaj, tak jak wczoraj, było masło, było masło orzechowe, tak dzisiaj przepis z wykorzystaniem tego masła orzechowego. I to jest przepis w ogóle dla wszystkich, bo tak, na dworze szybko robi się ciemno, brakuje nam tej energii, brakuje nam tej mocy, więc co? W Thermomixie mamy przepis na kulki mocy z masłem orzechowym. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ale taki przepis jest, trochę tych kalorii tam jest, ale nie jest tak źle, ale dlatego, że właśnie wtedy podskakuje nam poziom hormonu szczęścia i wtedy mamy moc taką, że możemy przenosić góry i wtedy działamy pozytywnie. Ja Was proszę, bądźcie uśmiechnięci. Ja wiem, że nie zawsze jest taki czas, żeby się uśmiechać. Czasy mamy, jakie mamy, ale słuchajcie, zarażajcie uśmiechem wszystkich, bo to naprawdę pomaga wszystkim. I nam, i wszystkim wokoło. Naprawdę. Zarażam Was pozytywną energią. Zwłaszcza teraz, przed świętami. Chociaż dla niektórych to nie jest dobry czas, dla niektórych jest. Ale pomyślcie sobie. Możecie spędzić czas z rodziną, ze znajomymi. Albo po prostu sobie odpocząć. Posiedzieć w kapciochach przed telewizorem. Czy tam poczytać książki przy herbatce. Także słuchajcie, naprawdę jest, dla każdego jakieś wyjście się znajdzie, a kulki mocy nam w tym pomogą. Także robimy kulki mocy z masłem orzechowym i właśnie to jest to masło orzechowe, które robiliśmy. Wykorzystamy je. Mało tego, bo u mnie jeszcze zostało masło orzechowe w naczyniu. Zobaczcie. I ja tego naczynia myć nie zamierzam, bo po prostu zrobimy ten przepis. I teraz tak, stopień trudności średni, czas przygotowania 20 minut. Całkowity 45 sztuk, 20. To jest też fajne dla dzieciaków, bo teraz będą w szkołach robić spotkania jakieś, mogą się poczęstować, możecie to zrobić jako jadalny prezent dla kogoś. Dać mu od serducha, żeby miał tą moc, taką naszą pozytywną energię. Sypiemy ile? 70 gramów orzeszków ziemnych niesolonych. Czekajcie, bo ja to zaraz narobię tych kulek dla całej armii, ale i tak wiem, że będę je dorabiać, także na pewno te 20 sztuk to w ogóle rozejdzie się szybciutko. Zakładamy miarkę z pokrywą, 20 sekund, obroty 7, więc ja Was tu nie męczę hałasem. Widzimy się za chwilę. No i dobra, orzechy zrobione, od razu z masłem się wymieszały, więc wyszło nawet trochę masła, ale lecimy dalej. Jeżeli macie czyste naczynie, no to macie fajnie, ale nie, słuchajcie, żartuję. Ja chcę Wam też pokazać, że nie za każdym razem trzeba to naczynie myć, tak? Bo komentarze są różne, że o, więcej jest mycia niż używania, że w garnkach normalnych tak się nie robi. Więc u nas też niekoniecznie w Thermomixie trzeba to robić, tylko trzeba to trochę tak, wiecie, pomyśleć, jak to zrobić, żeby się nie narobić, tak? No i dobra, dajemy to masło orzechowe, 70 gramów, ja tu dam trochę mniej, dlatego że mówię, tu miałam już na tych ściankach, więc dodam tak 20, miał być prezent, ale moje dzieci powiedziały, że nie. O, mamo, my to zjemy, a ty rób sobie następne. Zamówiłam już słoiczki, zamówiłam, będę robić likiery, które Wam oczywiście pokażę, będę robić może przyprawy jakieś, które użyjecie. Także filmików teraz będzie dużo, bo później między świętami a Sylwestrem odpoczywam i nie będę wtedy nagrywać. Także, kochani, 90 gramów daktyli suszonych bez pestek. Dobra, jest 109, także zostawiamy. Do tego jedną łyżeczkę ekstraktu z wanilii. O! Tak na oko. Dobra, jest. I do tego jedną łyżeczkę syropu z agawy. No i teraz ja użyję sobie syrop klonowy, no bo agawy akurat nie mam.
Mniej więcej jedną łyżeczkę, to ja sobie wiem, ile to jest, bo to jest tyle. Wy sobie użyjcie tej łyżeczki. No i teraz znowu zakładamy miarkę z pokrywą. 10 sekund obroty, 7. Niech nam się to wymieszało. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że się wymieszało, bo jeszcze nawet nie zerknęłam. O, dobrze się wymieszało. Są kawałki daktyli, ale to tak ma być. Teraz tak, z masy formujemy około 20 kulek. Słuchajcie. No właściwie to chyba bym mogła jeszcze trochę to pomiksować. I tak zrobię. Bo jak to mam zrobić z tego kulki, a widzę, że to masło się osadziło na samym dole. Więc tak, przemieszam sobie kopystką. I jeszcze na chwilę puszczę obroty. Ja wiem, że to w dłoni jak wezmę, to się to połączy, ale te daktyle jednak dla mnie to są troszeczkę za duże. Czyli cofam kroki. Znowu 10 sekund, obroty 7. Zaraz do Was wracam. No teraz jest naprawdę dużo lepiej. Zaraz Wam to pokażę. Wyjmę sobie tutaj na talerz. I teraz tak, musimy zrobić z tego 20 kulek. Jak zrobić te kulki, żeby były takie same? Żeby nie było afery, bo jeden ma więcej mocy, drugi mniej. No to musimy tak podzielić sobie. Zrobić z tego jedną wielką kulę, podzielić na pół. Z każdej połowy po 10 i już. Zobaczcie. Tak to wygląda. No nie wygląda za dobrze, ale moc w sobie ma. Ale jakie cieplutkie, takie zmiksowane. Cieplutkie. Dobra, dzielę sobie to na pół. No to mniej więcej na pół. Te kulki nie będą jakieś duże. I robimy kuleczki. O. I tak, odstawiamy to do lodówki na takie minimum 5 minut na talerzu, a w międzyczasie myjemy jednak to naczynie miksujące, bo będziemy robili polewę. Kulki zrobione, wyszło 19 sztuk, ale tak nieregularne, ale dobra. I teraz co? Umyłam już sobie naczynie, lecimy teraz z polewą. Do naczynia miksującego wsypujemy 130 g gorzkiej czekolady o zawartości minimum 70% kakao. Z czego ja sobie wsypuję oczywiście czekoladę deserową. I w ogóle wyszło, a nie, bo się schowała tu jedna kostka. 130, ok, zostaje. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, teraz będzie głośno, dlatego że będzie rozdrabnianie tylko przez 4 sekundy albo aż. Dobra, zgarniamy kopystką i teraz tak, założymy miarkę z pokrywą. 4 minuty, 4, a tu nie ma co zgarnąć, zobaczcie, jest pięknie rozdrobniona czekolada, o, 4 sekundy, tu jeden kawałek jest taki większy, ale to nie szkodzi, bo tu teraz tak 4 minuty, 40 stopni, obroty, tak zwane kopystkowe, więc tak, przez minimum 5 minut miały się mrozić kulki w lodówce, więc się chłodzą, tu czekolada się rozpuszcza, będzie przepyszna polewa. No to się widzimy za 4 minuty, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze parę kroków zostało. No i słuchajcie, trochę nam się rozpuściła, trochę nie. Zobaczcie, na dole jest piękna czekolada rozpuszczona, ale to nie koniec, bo musimy tak zgarnąć to kopystką. I jeszcze chwilę damy tej czekoladzie, żeby się jeszcze nam rozpuściła. I już będzie dobrze. Jeszcze minuta, 40 stopni, obroty kopystkowe. Przelewamy to do miseczki. I będziemy coś fajnego robili. Kochani, kulki się schłodziły. Zobaczcie, tak wyglądają. Czekolada jest rozpuszczona. I teraz oni kazą to przelać do miseczki. Ja chyba póki co to zostanę w tym urządzeniu. Dlatego, że tak. Po pierwsze, nie do końca się ona rozpuściła, więc to, co jest rozpuszczone, skorzystam z tego, a resztę jeszcze puszczę. Ale tak, przelewając tu, no to nie będzie tego za wiele. I mamy tak, każdą po kolei kulkę nadzieć na widelec, obtoczyć w czekoladzie. No i właśnie mi spadła z widelca, ale dobra, już jest. Ale jakie twarde się zrobiły. Powiem Wam, że to niekoniecznie się widelcem da. No i tak obtoczone kulki. Kładziemy, widzicie, ta czekolada jeszcze paruje. Kładziemy na natłuszczony ten talerz. W jakim celu natłuszczamy talerz, żeby się nam te kulki nie przykleiły? Także tak, no widzicie, ja jeszcze tą czekoladę muszę sobie rozpuścić i każdą po kolei kulkę zanurzyć tu właśnie. Widelcem jest ciężko. Powiem Wam, że tak, żeby nadziać go i obtoczyć, to jest ciężko. O, lepiej sobie po prostu wrzucić, pokulgać i wyjąć.
ale przelewać. Nie za wiele tej czekolady tu mi wyszło, więc ja zostawię tak. Póki co. No wychodzą. I jeszcze wstawiamy to do lodówki na 15 minut. I tak naprawdę już będzie koniec. Będziemy próbować. Także moi mili, do zobaczenia za 15 minut, jak obtoczę kulki i będziemy próbować. Są kulki mocy, zrobione, schłodzone do degustacji. Słuchajcie, no wyglądają sobie tak niezbyt ciekawie chyba, ale to można zawsze też jeszcze je posypać cukrem pudrem, oczywiście udekorować jakimiś wiórkami kokosowymi, nasionkami chia, siemieniem lnianym, no czym tam sobie chcecie. Bo znając życie, moje dzieci by to powiedziały, że wyglądają jak takie, wiecie o co chodzi. Ale próbujemy. Naprawdę jest moc. Jest moc, jest smak. Super sprawa. Polecam Wam kulki mocy. Wyglądowo może niekoniecznie, ale w smaku jak najbardziej. Także przesyłam Wam buziaki, energię na cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc, cały rok. Buźka, pa!